Top 10 wszystkiego, mój ulubiony kanał. Chyba, że te inne rodzaje. Bo jest parę tych kanałów, wiecie o tym dobrze. Spartiatik! Dobra, to i tamto. Odpalaj tego. AVTR. Na targach technologicznych CES 2020 Mercedes zaprezentował koncept samochodu przyszłości, który nie dość, że zwraca uwagę swoim nietuzinkowym wyglądem, to ma stanowić nowy rodzaj zespolenia człowieka, maszyny i przyrody. Całość powstała dzięki współpracy koncernu z producentami filmu Avatar. Nie bez przyczyny Mercedes Vision AVTR czerpie garściami z filmowego Avatara. Kształty aerodynamiczne wodnego zwierzęcia, panele słoneczne w formie ruchomych łusek, cyfrowy wyświetlacz widoczny jak na dłoni dają do zrozumienia, że auto jest marzeniem o przyszłości, w której przyroda rozkwita, a człowieka przepełnia z tego powodu szczęście. Co? Chociaż wszystko to zakrawa na bajkę rodem z planu filmowego, to Mercedes-Benz czyni z niej coś praktycznego. To w ogóle jest dopuszczone do jazdy? Auto przypomina Mercedesa F015 zaprezentowanego na CES w 2015 roku. Auto budzi się do życia, gdy się do niego zbliżysz, jak u zwierzęcia, które nadstawia uszu lub jeży sierść. W aucie odchylają się 33 podświetlane klapki na tylnej powierzchni, witające kierowcę. Koła samochodu umożliwiają poruszanie się prostopadłe, a bolid nie ma kierownicy. Sterowany jest za pomocą joypada, umieszczonego po środku kokpitu. Ale dziwne. Bentley EXP 100 GT. Ten już taki normalniejszy. Drewno sprzed 5000 lat, bawełna, kryształy, wełna, odpady z produkcji wina i ryżu oraz diody OLED i aluminium. To wszystko znajdziemy w nowym koncepcyjnym modelu brytyjskiej marki Bentley, zaprezentowanym w 2019 roku. Samochód powstał na setne urodziny marki. Ogromne auto, bo o wymiarach aż 5,8 metra długości i 2,4 metra szerokości, kryje kabinę dla zaledwie dwóch osób. Przód EXP 100 GT to nic innego jak ogromna tafla wypełniona diodami LED, które trudno będzie przeoczyć w nocy na drodze. Całość świeci naprawdę imponująco. Cztery silniki elektryczne, łącznie 1340 koni mechanicznych mocy, oszałamiająca stylistyka i wykonane z ekologicznych materiałów wnętrze. Concept Car ma za zadanie pokazać, jak będą wyglądać luksusowe samochody być może już za 15 lat. Producent ostrożnie szacuje, że podobne auto na drogi wyjechać może za około 15 lat w 2035 roku. Jednak ze stylistyki konceptu garściami czerpać mają modele, które do sprzedaży wejdą znacznie wcześniej. Jeśli chodzi o zasięg, producent podaje, że ten dochodzić ma nawet do 700 km, oczywiście przy założeniu bardzo łagodnego obchodzenia się z pedałem gazu. Z kolei opcja szybkiego ładowania w zaledwie 15 minut uzupełni aż 80% zapasu energii elektrycznej. W samochodzie ma być również system sztucznej inteligencji przeznaczony do kierowania podróżą. 8. Renault Trezor. Co to? To koncepcyjny samochód elektryczny zaprezentowany na wystawie Paris Motor Show 2016. Główną atrakcją Trezor jest dach unoszony razem z przednią maską. Takie rozwiązanie to jedyna opcja pozwalająca zająć miejsce w kabinie. Auto nie zostało bowiem wyposażone w typowe drzwi. Nowoczesne nadwozie nie jest tylko atrakcyjne, ale jak i bardzo dynamiczne. Współczynnik oporu powietrza, jaki udało się osiągnąć francuskim inżynierom, wynosi 0,22, co jest wynikiem innowacyjnym na skalę światową. Dzięki dominującej czerwieni, design wnętrza Renault jest innowacyjny i ciepły. Jest skupiony na przyjemności prowadzenia dzięki zastosowaniu szlachetnych materiałów, takich jak drewno i skóra. Łącząc doskonałe rzemiosło i technologię, kokpit stanowi zapowiedź wnętrz jeszcze bardziej oczyszczonych, wyrafinowanych i zintegrowanych przyszłych modeli marki. Trezor ma 350 koni mechanicznych mocy, moment obrotowy wynoszący 380 Nm, a od 0 do 100 km na godzinę rozpędza się w mniej niż 4 sekundy. Renault Trezor to samochód ale takie gówniane auto. Poziomu autonomiczności. Oznacza to, że auto w większości sytuacji w ogóle nie potrzebuje kierowcy, ale nie jest jeszcze całkowicie samodzielne. Nadwozie samochodu wykonane jest z włókien węglowych. 7. DSX Itens. To kompletnie to szalony model jest koncepcyjny, który udowadnia, że wciąż można zaprojektować samochód inny niż wszystkie. Co to w ogóle jest? Takie auto braci syjamskich, nie? Takie zresięte, w sensie... Renem dostali całkowicie wolną rękę i postawili na asymetrię. Projektanci połączyli dwie wizje samochodu w jednym projekcie, pozwalającym na wybór stylu jazdy w zależności od oczekiwań kierowcy.
Twórcy wykorzystali najnowsze technologie i zbudowali nadwozie, które wraca do pierwotnego kształtu. To wygląda jak takie motory, co ZOMO jeździło i pałowało ludzi. Znowu, aluj. Po prostu oglądajmy. Możliwość zmiany ustawień grilla z przodu modyfikuje parametry chłodzenia, dostosowując je do chwilowych oczekiwań kierowcy. Dzięki kurtynom świetlnym DS Light Wheel poziom doświetlenia można zmienić w zależności od nastroju pasażerów i warunków zewnętrznych. Samochód to koncept, który pokazuje, jak mogą wyglądać. Jak nogi w ogóle trzyma, bo nie ma miejsca. Zobaczcie, to jest wygodne. To jest wygodne. Jesteś tak bogaty, że na takie auto stać nawet wygodne nóg nie możesz ułożyć, bo nie ma miejsca. W 2035 roku nie, no, pojazd napędzany jest przez silniki elektryczne o mocy 540 koni mechanicznych, a w trybie torowym ich moc wynosi 1360 koni. W przypadku tego modelu zastosowano mnóstwo wyświetlaczy, które zastępują konwencjonalne urządzenia czy przełączniki. Nie wiem, basterek. Akcenty przypominające kolorowe ptasie pióra oraz podłoga zostały wykonane z przyciemnianego szkła. 6. Audi AI Trail Quattro. W 2019 roku na targach we Frankfurcie Audi zaprezentowało samochód przypominający marsjański łazik. No właśnie. Samochód nigdy nie trafi do masowej produkcji, jednak ma być inspiracją dla samochodów tworzonych przez koncern już za kilkanaście lat. Na pokładzie znajdziemy aż 4 silniki zasilane prądem, po jednym na każde z kół. Ich łączna moc to 435 koni mechanicznych. Lecz jeszcze większe wrażenie robi maksymalny moment obrotowy na poziomie 1000 Nm, a samochód nie potrzebuje mechanizmu różnicowego, blokad czy innych typowo terenowych wspomagaczy. Każdy z silników może bowiem pracować zupełnie jak samochód na pilota, no. Komputer steruje wszystkimi kołami z osobna, decydując o właściwym rozdziale momentu obrotowego w zależności od potrzeb. Czteroosobowy Audi AI Trail Quattro łączy w sobie przygotowanie do zautomatyzowanej jazdy z możliwościami użytkowania tego samochodu w terenie. Jego kabina przeszklona aż do podłogi daje nieograniczoną widoczność. Olbrzymiej pojemności akumulator gwarantuje wystarczający zasięg nawet poza gęstą siecią ładowania. Stworzyliśmy monolityczną bryłę nadwozia z maksymalnym udziałem przeszklonej powierzchni, by w ten sposób osiągnąć intensywną łączność z otoczeniem. To koncepcja zrównoważonej. Takie drony dostajesz, żeby światło dawały? Tutaj producent. 5. Archer Maker. O kurde, firma jakie auto. Archer Aviation zaprezentowała w czerwcu 2021 roku swój dwumiejscowy autonomiczny samolot elektryczny nazwany Maker, który posłuży do testów w celu uzyskania certyfikacji większego pięciomiejscowego urządzenia. Zarówno Maker, jak i bezimienny pięciomiejscowy bezimienny samolot mają podobieństwa w swoich specyfikacjach. Oba wyposażone są w konstrukcję pochylanego wirnika, co oznacza, że ten mechanizm przechylania pozwala samolotowi wznieść się pionowo jak i poruszać się do przodu jak samolot. Typ samolotu, który rozwija firma, jest często nazywany latającym samochodem, chociaż rzadko przypomina on rzeczywiste samochody. Urządzenia są zasilane jak dron elektrycznie, wygląda. Mogą przewozić tylko garstkę pasażerów i są przeznaczone do krótkich lotów w obrębie miasta lub aglomeracji. Według danych producenta, Maker to pojazd, którego zasięg wynosi 100 km. Archer Aviation stworzył transporter z myślą o przewożeniu klientów VIP w miastach bardzo zatłoczonych. Analiza firmy wykazała, że podróż można skrócić nawet o 2 godziny w najbardziej zatłoczonych miastach. 4. Lamborghini Vision GT. No, ciekawie wygląda, a jak Hot Wheels. 2019 Lamborghini zaprezentowało swoje Lambo V12 Vision Gran Turismo wraz z pełnowymiarowym modelem na odbywających się w Monako światowych finałach. Da się przejść wypadek, jak się tym zderzysz z prędkością 40 na godzinę? Mamy już wirtualnych influencerów, to dlaczego by nie stworzyć auta, które pojawi się tylko w komputerowym świecie? Co? Na taki pomysł wpadła marka Lamborghini. Co? To nie istnieje? Turismo wraz z pełnowymiarowym modelem na odbywających się w Monako. To jest tylko model, makieta! To będzie tylko w dupę w grach! Super zrobili, super! Kiedy zbroja Ironmana? Oczywiście. W Avengersach gierce! W finałach ludzkość się rozwija! Championship 2019. Mamy już wirtualnych i nie no, wypieprzajcie z oszustami. Stworzyć auta, które pojawi się tylko w komputerowym świecie. Na taki pomysł wpadła marka Lamborghini, która zaprezentowała swój koncept. To pewnie ma długi. Wpadnie na takie gówno. Gran Turismo Sport na konsoli PS4. Super! To jest kanał o tym, że jest jakiś patch do gierki? Że $25 wydasz i masz nowe auto w grze? Co to za skamerski film? Co to jest?
O co tu chodzi? Nowego auta za paliwo trzeba płacić? Stylistów Lamborghini Centro Style, którzy puścili wodze fantazji i stworzyli ten jednomiejscowy super samochód. Wirtualny model wyposażono w hybrydowy napęd prawdziwego Lamborghini Sian FKT37. Oznacza to, że Lambo V12 Vision GT będzie miało benzynowy silnik V12 o pojemności 6,5 litra współpracujący z jednostką elektryczną. O czym ty pieprzysz? To auto nie istnieje! Zestaw generuje aż 819 koni mechanicznych i pozwala na sprint od 0 do setki w czasie 2,8 sekundy. Prędkość maksymalna wynosi 350 km na godzinę. Projekt łączy ponadto agresywną stylistykę nadwozia z doskonałymi właściwościami aerodynamicznymi. W szczególności tył samochodu... Kiedy robi analizę Halka, typ? Główna bryła samochodu taki jest oddzielona istniał od błotników i zawiera sześciokątne okna boczne inspirowane koncepcyjnym modelem pierwszy Marzal z 1968 roku. Poza tym zarówno z przodu, jak i z tyłu samochód posiada wyjątkowe światła w kształcie litery Y. 3. Audi SkySphere. Ale ciekawe. Audi w sierpniu 2021 roku zapowiedziało nową erę poprzez model, który wybiega szczegółami daleko w przyszłość, ale w ogólnej formie sięga do lat 30. ubiegłego wieku. Mimo bardzo futurystycznych kształtów i trików, model jest niewątpliwie zapowiedzią kolejnych aut tej marki. Audi SkySphere to studyjny roadster, który prezentuje nowe możliwości łączenia komfortu z przyjemnością prowadzenia samochodu. W trybie jazdy autonomicznej wydłuża się i staje luksusowym Gran Turismo, a wtedy, gdy kierowca prowadzi sam, jest auto razowym 2 będziemy grać, sportowym. Będziemy. Autonomicznie wydłużany rozstaw osi umożliwia przekształcenie agresywnego coupé w luksusową limuzynę wykończoną ekologicznie pozyskanymi materiałami. Audi SkySphere Concept to napędzany w pełni elektrycznie dwudrzwiowy kabriolet, którego linie prowadzą wprost do przyszłościowego designu Audi. Ale fajnie Audi wygląda. Samochód ten to wizualizacja progresywnych chyba najlepsze z tych Audi pojazdów w tym spod znaku filmie czterech pierścieni, w których wnętrze staje się interaktywną przestrzenią, a pojazd platformą dla porywających doświadczeń. To wszystko będzie możliwe dzięki autonomicznej jeździe, rewolucyjnemu przeprojektowaniu... W Polsce dużo osób pozwoli się na te auta, to tylko są, jak to się nazywa, takie projekty bardziej, że jeden model zrobią, pokażą go na jakichś targach i tak nikt tym nie będzie jeździł. ...wnętrza i płynnemu cyfrowemu ekosystemowi, czytamy w oficjalnym komunikacie. 2. Motocykl BMW Vision Next 100. Okulary zamiast kasku, inteligentna odzież, całkowita równo... Ale co? Okulary zamiast kasku, ale... Oni wiedzą, po co jest kask w ogóle? To nie jest, żebyś nie leciał wiatr w oczy. Nie mogę, no... No czemu to jest takie durne w dupę? Dziękuję bardzo, Muszrec za subka, witam cię. Równowaga bez użycia podpórki. To tylko trzy z wielu wynalazków, które mogą stać się motocyklowym standardem i nadać poczuciu wolności nowy wymiar w naszym coraz bardziej zdigitalizowanym świecie. Normalnie, gdy projektujemy motocykl, myślimy o 5-10 lat do przodu. W tym przypadku patrzyliśmy dużo dalej, mówi Edgar Heinrich, szef designu w BMW Motorrad. BMW Vision Next 100 to, jak określa Heinrich, idealne połączenie świata cyfrowego z analogowym. Nawet ciekawie wygląda, jak elektrycznym włókna napędzie posiada szereg systemów, które nie pozwolą na wywrotkę. Dzięki temu motocyklista nie musi ubierać kasku ani odzieży ochronnej. Na głowie ma tylko specjalne okulary, które wyświetlają szereg informacji w polu widzenia oraz pozwalają na dodatkową kontrolę pojazdu. Motocykl przyszłości pojawił się w 2016 roku i został przygotowany wraz z trzema innymi pojazdami z okazji 100 urodzin BMW. Jednym z najciekawszych elementów projektu jest stabilizacja motocykla. Miałoby do niej dochodzić zarówno podczas jazdy, jak i w trakcie postoju. Kolejna ciekawostka dotyczy elastycznej ramy, która... To jest strój, że trzeba by taki mieć? ...pozwalałaby na przykład płynniej wchodzić w zakręty. Do tego dochodzą gogle z funkcją rzeczywistości rozszerzonej. Za ich pomocą kierowca jak nie tylko wrócisz, odbiera... Jak się okulary w kask rozkładają, jak w Iron Manie. Jak się wywrócisz, to co najwyżej ty się w trumnie będziesz rozkładał latami. Nie no, to jest jakiś skam. Miałby ważne informacje dotyczące jazdy, warunków na drodze, otoczenia innych maszyn, ale też sterował niektórymi funkcjami. 1. Virgin Hyperloop. A, to choć słyszałem, to w Polsce mieli budować. Specjalnie zaprojektowanych kapsuł, to niby coś takiego, że z Łodzi do Warszawy teraz się jedzie z godzinę. To by się, wiecie ile? 5 minut. Kumasz?
poruszałyby się w stalowym tunelu wypełnionym próżnią, pojawił się w głowach inżynierów i konstruktorów już na początku XX wieku, który niedawno zaczął nabierać realnych kształtów. Czy możliwe zatem jest przekroczenie 1000 km/h bez odrywania się od Ziemi? Według inżynierów pracujących dla Virgin Hyperloop to całkowicie możliwe. W swoim najnowszym materiale wideo chwalą się oni przeprojektowaną kolejką, która może osiągać prędkość nawet 670 mil na godzinę, czyli niemal 1080 km na godzinę. Chociaż przed Virgin Hyperloop jeszcze wiele pracy w opracowaniu kolejnych rozwiązań, amerykańska firma twierdzi, że pierwsze komercyjne kursy może rozpocząć już w 2027 roku. Pierwszy oficjalny test pojazdu z dwoma pasami... Nie, ale to jest dobre, bo oni tak mówią dla jaj. A, 2027 i inwestorzy wykładają siano, wykładają, doją ich. W sensie tych inwestorów, oni potem mówią tak, no co, no nie pykło. Jeszcze nie te czasy. Chyba, że dacie pieniądze i 2033 ruszamy. Ruszamy na pełnej, ale wyłóżcie jeszcze trochę miliardów. Pasażerami na pokładzie miał miejsce 8 listopada 2020 roku na torze testowym zlokalizowanym na pustyni Nevada w pobliżu Las Vegas. Hyperloop udało się rozpędzić do 500 km na godzinę na torze testowym o długości zaledwie 500 metrów. Pasażerowie poczuli podobne przyspieszenie jak w wypadku przebywania na pokładzie odrzutowca podczas startu. Firma pochwaliła się, że przeprowadziła już około 400 testów swojego pojazdu, lecz ten był pierwszy z pasażerami na pokładzie. Ostatecznie planowana jest budowa pojazdu zdolnego przewozić 23 pasażerów. No a to drogie będzie. To bilet czymś takim z Łodzi, czy tam z Warszawy powiedzmy do Gdańska, to będzie z 1000 zł kosztował. Żeby się godzinę dostać. Co ja gadam, w jaką godzinę? W dupę, w 20 minut. Blank Beats Production. HUSARIA!